Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, mam nadzieję, że weekend mija Wam sympatycznie. Przed Wami moja kolejna próba uregulowania i usystematyzowania moich przeglądów wiadomości. Dzisiaj przede wszystkim premiery tygodnia, ale także przytrafi się jakiś gorący newsik, który bardzo mnie zainteresował, zatem zapraszam Państwa, bawcie się dobrze. 2 sierpnia w mojej i w Państwa ręce trafi dodatek do Hearthstone'a zatytułowany Morderstwo w twierdzy Natria. Osobiście nie jestem wielce zainteresowany tym głównym trybem kompetytywnym w Hearthstone'ie, ale bardzo, bardzo dużo gram w ustawkę. W tym aktualnym sezonie wbiłem nawet setny poziom przepustki sezonowej, grając tylko i wyłącznie w ustawkę. Do tej pory nigdy mi się nie zdarzyło w ogóle wbić tam przepustki sezonowej do końca i zgarnąłem pięknego, animowanego Anduina, którego pewnie w ogóle nie będę wykorzystywał, bo ja nie gram w te tryby takie wymagające posiadania dużej ilości kart. Moje inwestycje czasowe i finansowe w Hearthstone są bliskie zeru. Ale tak czy inaczej bawię się nie najgorzej. Zerkam na te rozszerzenia, ponieważ wiem, że one mają do pewnego stopnia wpływ na ustawkę, bo tam pewne mechaniki przechodzą, pojawiają się nowe frakcje itd. Niedawno pojawiły się nagi. Ten tryb ustawek jest rozwijany dosyć powoli, ale bardzo go lubię, więc za każdym razem, kiedy jest rozszerzenie do Hearthstone'a, to liczę na to, że i w ustawkach coś się zmieni. Jeżeli Państwo bliżej się interesują opowieścią fabularną, która kryje się za tym dodatkiem, to pozwólcie, że przytoczę tutaj za gry online. Jeżeli chodzi o fabułę, to stanowiąca ledwie tło dla rozgrywki historia rozgrywa się w tytułowej twierdzy Natria i opowiada o tajemnicy praojca Denatriusa, zamordowanego na wydanym przez siebie obiedzie. Jako detektyw badamy motyw podejrzanych wprowadzonych w ramach nowego rodzaju kart, aż uda nam się odkryć, kto jest odpowiedzialny za popełnienie zbrodni. Na start zabawy każdy z graczy posiadający rozszerzenie zostanie też wyposażony w kartę legendarnego, neutralnego stronnika księcia Renatala. W mechanice pojawiły się także delikatne zmiany. Rozszerzenie wprowadza do gry 135 kart, w tym ich nowy rodzaj, lokacje, stanowiące tymczasowy dodatek do planszy. Zapewniają nam one wzmocnienia, a zasady ich działania przypominają karty stronników. Kiedy decydujemy się je aktywować, musimy pamiętać o ich trwającym jedną turę czasie odnowienia oraz stale zmniejszającej się wytrzymałości. Wraz z premierą dodatku lokacje trafią do Hearthstone'a na stałe. Oprócz rodzaju kart, Murder at Castle Natria wprowadza też nowe słowo kluczowe – nasycenie. Działa ono na podstawie opartej o duszę waluty Krainy Cieni. Karty obdarzone mocą nasycenia wchłaniają animę utraconą przez poległych przyjaznych stronników, zamieniając się w swoje potężniejsze wersje. By w pełni się nasyciły, musimy trzymać je w ręku jak najdłużej, aż zostaniemy poinformowani przez grę, że transformacja dobiegła końca. To zdecydowanie sięga trochę po Shadowlands, no i właśnie tą Krainę Cieni, ale to żadna pewnie dla Państwa nie jest niespodzianka. 2 sierpnia Hearthstone, Morderstwo w twierdzy Natria. 3 sierpnia, czyli dzień później, do sprzedaży trafi gra zatytułowana Sword of the Circle. Zwróciłem na nią uwagę, bo wydawcą jest 11 Bit Studios, czyli nasza polska ekipa. I gra jest taka bardzo artystyczna, to jest taki survival, połączony trochę z retrospekcjami, z opowieściami głównego bohatera. By wkręcić Was trochę w fabułę, a właściwie może zachęcić do zerknięcia na to, Sword of the Circle przenosi nas w lata 60. XX wieku, w sam środek zimnej wojny. Głównym bohaterem gry jest Peter, klimatolog i wykładowca akademicki, którego podróż samolotem kończy się twardym lądowaniem na Antarktydze. Szukając ratunku i walcząc o przetrwanie, protagonista wspomina swoją przeszłość. Od dzieciństwa, przez pogoń za karierą, po romans z poznaną na Uniwersytecie Klarą, wraz z którą uwikłał się w polityczny konflikt, a także analizuje swoją obecną, kryzysową sytuację. Zakładam, że gra nie będzie się tylko i wyłącznie opierała na tym survivalu i na tej walce o przetrwanie. Jeżeli będziemy mieli okazję powrócić trochę do przeszłości, to pewnie sytuacja będzie się delikatnie uspokajała. To jest coś, co mogłoby mi się teoretycznie spodobać, gdybym miał trochę więcej czasu, a tego mi brakuje, ale może kto wie, ktoś z Państwa się zainteresuje tym już 3 sierpnia. 4 sierpnia do sprzedaży trafi chyba najciekawsza premiera tego tygodnia, przynajmniej z mojej perspektywy. Gra zatytułowana Hard West 2, realizowana przez polskie studio, które nazywa się Ice Code Games. I co ciekawe, nie jest to studio, które robiło pierwszą część gry. Pierwszą część gry, pozwólcie, że rzucę okiem, robiła ekipa, która nazywa się Creative Forge Games. Zatem ktoś zupełnie inny robi ten tytuł, ale oczywiście nawiązania do poprzednika są jak najbardziej żywe i historia toczy się w dokładnie tej samej wersji rzeczywistości. To jest góra graturowa w widoku izometrycznym, by Państwa wtajemniczyć trochę w fabułę.
Hard West 2 zabiera nas w podróż na tak zwany Dziki Zachód. Wariacje na temat Dzikiego Zachodu wzbogacono o elementy fantastyczne. Głównym bohaterem gry jest Gene Carter, słynny przestępca, który zbiera grupę podobnych sobie rzeźmieszków i napada na pociąg widmo, wypełniony federalnym złotem. Jako że nazwa owego składu nie wzięła się znikąd, próba dokonania przez bandę skoku życia szybko zmienia się dla niej w istną walkę o przetrwanie. By odzyskać swoją duszę, Carter musi ruszyć w pogoń za samym diabłem. Brzmi apetycznie, najpewniej 4 sierpnia na streamie sobie rzucimy okiem na tę grę i trochę ją przetestujemy. Ja będę ją testował odrobinę wcześniej, by być przygotowanym na ten pokaz w moim wykonaniu, żebyście Państwo nie musieli patrzeć, jak błądzę po interfejsie, szukając właściwych rozwiązań. Zatem mam nadzieję rzucić na to okiem. Przy okazji wydaje mi się, że jest w tej chwili na Steamie dostępne demo, więc jeżeli są Państwo ciekawi, to jest najlepszy sposób, żeby sobie sprawdzić. A premiera 4 sierpnia, czyli z Państwa perspektywy już za 4 dni. Zanim przejdziemy dalej do niedzielnego newsika, którego przygotowałem dla Państwa na dzisiaj, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na grę zatytułowaną Serious Fun Football. Jest dostępna na Steamie za 36 zł. Robił ją znajomy znajomego, zupełnie sam. I to jest gra piłkarska, taka bardzo uproszczona z tego, co tutaj widzę. Może akurat Państwa zainteresuje, zechcecie rzucić na to okiem, bo jak wiadomo, dzisiaj w takim... ciężko się przebić z czymkolwiek, więc daję znać, może akurat... przypadnie Państwu do gustu. A teraz co? Lecimy do Valhalla, nie? Mimo, że sam nie przeszedłem Assassin's Creed Valhalla, to za każdym razem, kiedy pojawiają się wiadomości na temat tej gry, to trochę mnie one elektryzują. Valhalla to jest jeden z nielicznych asasynów, właściwie jedyny asasyn, który w ostatnim, nie wiem, 10-leciu albo nawet 15-leciu, którego nie przeszedłem. Wszystkich pozostałych przechodzę od deski do deski z wielką przyjemnością, więc zacząłem podejrzewać, że coś jest nie tak z tą grą, co jest błędnym podejściem, bo to wiecie, czasy się zmieniają, lepiej byłoby pomyśleć, że się po prostu zestarzałem, ale prawda jest taka, że chyba źle do niej podszedłem i wiele osób do niej źle podeszło, jakby trochę niewłaściwy sposób, a być może też deweloperzy wprowadzili zmiany pewne szybciej niż planowali. Tego systemu rozgrywki, który jest w Valhalla, bardziej spodziewałem się w zapowiedzianym Assassin's Creed Unity i za chwilę Państwu opowiem, co mam dokładnie na myśli. Mam takie wrażenie teraz po wielokrotnych próbach podejścia do Assassina, że to nie jest tak naprawdę do końca gra single player, taka klasyczna, tylko to jest MMO dla pojedynczego gracza. To jest gra, która cały czas jest rozwijana, cały czas jest budowana, pojawiają się nowe dodatki i to nie jest taka produkcja, do której trzeba podejść dzisiaj w nią gram i za 2 tygodnie ją kończę. To jest coś, co trzeba rozłożyć na długi, to jest maraton. Więc myślę, że prędzej czy później zabiorę się za tę grę w ten sposób, a tym bardziej, że dodatków wychodzi bardzo dużo. I to jest produkcja warta uwagi, po pierwsze dlatego, że została nieźle zrobiona, można się z tym zgadzać albo nie, ale także ona chyba wskazuje wyraźny kierunek, w jakim będą kolejne te asasyny w obrębie Infinity się rozwijać. Że to będą usługi, które są nieustannie wzbogacane o nową zawartość. O ile sobie przypominam, pierwotnie zapowiadano, że Valhalla zakończy się na 2 dodatkach fabularnych, tymczasem rozwój tej gry następuje i postępuje i mam wrażenie, że Ubisoft dopiero się rozpędza i tak naprawdę kwintesencję tego, co uda im się tutaj wymyślić na podstawie Valhalla, znajdziemy w tym Infinity. Że Valhalla z jednej strony jest to bardzo rozległy już projekt, a z drugiej strony jest to chyba też takie pole eksperymentów dla Ubisoftu, który chce zobaczyć, co też graczom się podoba, a co też niekoniecznie. Zatem przechodząc do dzisiejszej wiadomości, dodatek nazywa się Forgotten Saga i jest dosyć specyficzny. Mówi o tym MMO przeznaczonym dla pojedynczego gracza, bo mam wrażenie, że ten Assassin, a gram wiele gier MMO, rozwijany jest sprawniej i lepiej niż niejedna gra MMO. Więc i ten konkretny dodatek jest bardzo specyficzny, inaczej trochę opowiada tą historię. Ja się doskonale bawiłem w Irlandii, która była tak naprawdę rozgrywką przede wszystkim single player, natomiast to jest czymś w rodzaju rogalika. I zobaczmy dokładnie, co też Ubisoft nam proponuje w tej zabawie. Ubisoft zaprezentował rozgrywkę z rogalikowego. Niech to tak będzie, bo to się właściwie powinno wołać roguelike'owego trybu Forgotten Saga, który ma zostać dodany do Assassin's Creed Valhalla tego lata. Jako Odyn będziemy w nim przemierzać Nilfheim i walczyć z władczynią krainy śmierci Hel. W ramach trybu Forgotten Saga, rozgrywającego się po wydarzeniach z dodatku Świt Ragnaroku, gracze wcielą się w Odyna i wyruszą do złożonego z 4 regionów mroźnego świata Nilfheimu, aby podjąć walkę z władczynią krainy śmierci Hel, a także pokonać przedwczesny los, czymkolwiek on jest. Co będziemy mieli w tym trybie?
Na mapie będzie dało się odnaleźć ukryte obszary, oferujące dostęp do rozmaitych sekretów, wzmocnień, umiejętności, które zostaną zachowane nawet po śmierci, a także kupców gotowych za niewielką opłatą wyposażyć bohatera w lepszy sprzęt. Żeby wszystko było jasne, ten rogalikowy, rogualajkowy, to jest, państwo powinni go doskonale znać z takich gier jak Hades chociażby, albo Slay the Spire. Różne są takie odsłony tego trybu, jest mnóstwo takich gier. Chyba jedna z najbardziej popularnych to jest Dead Cells. To jest gra, w której podchodzimy do tego samego rodzaju rozgrywki nieustannie, dochodząc coraz dalej i po drodze zdobywając coraz lepszy sprzęt i przy okazji rozwijając także dodatkowe umiejętności albo premie, które między walkami już się przenoszą. Więc to jest taka rozgrywka, która może zapewnić mnóstwo zabawy, jeżeli zostanie dobrze zrobiona. Może powinienem było powiedzieć o tym na początku, ale wyszedłem z założenia, że państwo doskonale wiedzą. Co ciekawe, gracze nie będą mogli korzystać ze zbroi odblokowanych w ramach standardowej rozgrywki, a jedynie tych, które znajdą w Nilfheimie. Mają one zapewnić specjalne premie, szczególnie przydatne przy kolejnych przejściach w trybie Forgotten Saga. Gdy gracze wybiorą sprzęt do danej rozgrywki, nie będą go mogli zmienić w czasie jej trwania. Co więcej, podniesienie znalezionej broni sprawi, że bezpowrotnie zastąpi ona aktualnie dzierżony oręż. Jak na rogalikowy tryb przystało, niektórych zadań dostępnych w Forgotten Saga nie da się ukończyć w ramach jednego podejścia. Pokonanie co niektórych bossów, wśród których napotkamy m.in. wymienioną już Hel, a także zaprezentowanego na wideo Smoka, również ma nie być zbyt łatwe przy pierwszej próbie. Wymagane bowiem będzie nauczenie się sekwencji ich ataków. Zatem mamy do czynienia z niezwykle wymagającym trybem. Jakby powtarzanie w rogalikach jest czymś zupełnie naturalnym, więc to nie powinno być niespodzianka, ale dla fanów Assassina to może być interesujące i ciekawe rozszerzenie, które podnosi poziom trudności bardzo, bardzo mocno. Gry RPG do takich Valhalla należy, chociaż to jest taki uproszczony RPG, przede wszystkim RPG akcji. One tak czy inaczej powodują, że po jakimś czasie nasz bohater jest na tyle silny, że nawet wyzwania na najwyższym poziomie trudności nie stanowią problemu większego i ten tryb może akurat zaoferować coś takiego. Może zaoferować próbę zmierzenia się, ponieważ tam poziom trudności można wyśrubować do niebotycznych wręcz rozmiarów, a i tak będziemy w stanie prędzej czy później podołać, próbując konsekwentnie, ucząc się nowych rzeczy. No i walka oczywiście, która może być odrobinę bardziej wymagająca, być może także nawiązująca trochę do produkcji From Software, czy ostatni Elden Ring, gdzie faktycznie walka z bossem sprowadzała się nie tylko do próby zmierzenia się z nim, ale przede wszystkim do próby nauczenia się, instynktownego poznania jego ataków, żeby reagować w sposób odpowiedni. Takie podejście podobne dostrzegałem w świcie Ragnaroku, ale jednak przy tej mechanice walki, którą Assassin oferuje, ciężko było gracza zaskoczyć. Ostatecznie każde wyzwanie okazywało się bardzo proste, więc jestem ciekaw, co też w tym rozszerzeniu Forgotten Saga deweloperzy zaplanowali. A co później? Jesienią mają zostać udostępnione ostatnie grobowce poległych, natomiast pod koniec 2022 roku możemy liczyć na finałowy rozdział historii Eivora, który powinien przynieść odpowiedź na pytania trapiące fanów. Wcześniej jednak, a konkretnie 10 września na pokazie Ubisoft Forward, mamy poznać przyszłość serii Assassin's Creed. To ważny jest pokaz, jeżeli ktoś się Assassinem interesuje i w ogóle jeżeli z jakiegoś powodu interesują was rzeczy Ubisoftu, mnie interesują. Valhallą się zawiodłem, to przyznaję, ale mam wrażenie, że więcej tu jest mojej winy niż samej gry, bo dzisiaj jest bardzo dobrze rozbudowana i rozwinięta. I wiem, wielokrotnie rozmawiałem z widzami, że to jest takie przeciągnięte bardzo, ale może żeśmy podeszli do tego w niewłaściwy sposób, może to wina Ubisoftu, bo mamy takie poczucie, że Assassini muszą mieć ze sobą coś wspólnego, że te gry mają pewną konstrukcję i pewną kolejność, którą łatwo jest powtórzyć w każdej kolejnej części, a tymczasem może się okazać, że tutaj podejście było zupełnie inne, a my żeśmy o tym nie wiedzieli. Nie wiedzieliśmy, że to jest maraton, potraktowaliśmy to jak coś do przejścia tu i teraz. Okazuje się, że sprawa jest dużo bardziej rozległa. Być może na tym pokazie doczekamy się kolejnej zapowiedzi, kolejnej odsłony. Cały czas oczywiście mówimy o Rifcie i mówimy o Infinity, o tych dwóch produkcjach. Rift został, o ile sobie przypominam, ostatnio przesunięty. Rift, by państwu przypomnieć, ma być taką bardziej ograniczoną rozmiarowo częścią Assassina, chyba nawiązującą trochę do tych klasycznych części, chociaż powiedziałbym raczej, że będziemy mieli do czynienia z taką mechaniką, jaką poznaliśmy w Odyssei, natomiast w formacie ograniczonych przestrzeni, jakie znamy chociażby z Assassin's Creed Unity czy Syndicate, chociaż
może to nie są najwybitniejsze tytuły, chociaż Unity dzisiaj całkiem nieźle sobie radzi, więc tak wygląda Rift. Natomiast Infinity niewątpliwie będzie powielać wypróbowane i polubione przez graczy wątki, które zostały wypróbowane w Valhalla. Tak to widzę, tak widzę przyszłość, przyszły rozwój tej serii. Więc z jednej strony mamy do czynienia z grą, która powinna zadowolić fanów trochę MMO, albo takich bardzo rozbudowanych, ogromnych RPGów, a z drugą, która będzie mogła dalej opowiadać historie bardziej zamknięte, pojedynczych asasynów i być może trochę wróci bardziej do tej historii asasynów, z czego trzy ostatnie części Assassin's Creed odrobinę zrezygnowały. Mniej tam zdecydowanie jest asasynów niż po prostu RPGów akcji. No cóż, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa.